Dobry Państwu. Serdecznie witam w kolejnym wydaniu Polskiego Studia. Dzisiejszy program rozpoczniemy wiadomościami z Polski przygotowanymi przez telewizję Trwam. Prokuratura Okręgowa w Warszawie umorzyła śledztwo w sprawie znieważenia uczuć religijnych i profanacji krzyża, do jakiego doszło 5 sierpnia na krakowskim Przedmieściu. Wówczas grupa osób urządziła happening, którego głównym celem była profanacja krzyża. Przeciwnicy krzyża postawionego przez harcerzy, który jeszcze do niedawna stał przed Pałacem Prezydenckim, na różne możliwe sposoby starali się go ośmieszać, nie stawiając żadnych granic. Nie wystarczyły obrażające uczucia religijne okrzyki i transparenty. Przyniesiono krzyż oklejony puszkami po piwie, które swoją nazwą nawiązuje do tragicznie zmarłego prezydenta. W związku z tą profanacją i znieważeniem uczuć religijnych prokuratura w Warszawie wszczęła śledztwo, które jak się teraz okazuje zostało umorzone, mówi prokurator Monika Lewandowska, rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie. Postępowanie zostało umorzone, ponieważ policja pomimo przeprowadzonych czynności nie ustaliła sprawców przestępstwa. Mimo to prokuratura zdecydowała się jeszcze raz sprawdzić, czy wszystkie czynności w tej sprawie zostały przez policję prawidłowo wykonane. Póki co umorzenie śledztwa w sprawie krzyża to zielone światło dla tych, którzy chcą bezkarnie obrażać chrześcijan w Polsce. Decyzji prokuratury nie rozumie mecenas Piotr Kwiecień, członek Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie, bo tego dnia, kiedy odbywał się happening przed Pałacem Prezydenckim, były obecne kamery telewizyjne, a fotoreporterzy robili uczestnikom zdjęcia. Zbliżenia na twarze owych osób były na tyle precyzyjne, że nie ma moim zdaniem najmniejszych trudności z ustaleniem ich tożsamości. Łatwiej jest umyć ręce i udawać, że nic się nie stało, mówi Mariusz Bulski, członek społecznej inicjatywy Obrońców Krzyża. To jest skandal, ponieważ żyjemy w kraju, gdzie w jawny sposób można szydzić, podkreślam słowo szydzić, z symboli naszych, symboli naszej wiary, symboli chrześcijańskich, symboli katolickich. Prokuratura umywa również ręce w sprawie tragicznego przypadku obrońcy krzyża, który zasłonił swoim ciałem kobietę przed atakiem jednego z napastników. Otrzymał od niego potężny cios nogą w okolice klatki piersiowej. Miesiąc później mężczyzna zmarł w szpitalu, mówi Dariusz Wernicki ze społecznej inicjatywy Obrońców Krzyża. To była zbrodnia. Jeżeli ktoś kopie człowieka, ten człowiek stanął w obronie kobiet. Wiele osób, które tu przychodziła i przychodzi i czynią to do dnia dzisiejszego, bo te napady nadal są. Rzekomo na zapewnienie bezpieczeństwa przed Pałacem Prezydenckim warszawski ratusz wydał około 1 000 000 zł. Problem w tym, że te działania nie zapobiegły licznym atakom przemocy, jakie miały miejsce wobec osób modlących się o godne upamiętnienie katastrofy smoleńskiej. Nie ma tolerancji dla ludzi innych poglądów. Oczywiście to działa na takiej zasadzie, że będziemy tolerancyjni w stosunku do tych, którzy myślą tak samo jak my. Ludzie pod krzyżem nie myśleli tak samo jak elity rządzące, czy można powiedzieć elity uliczne, a więc tutaj nie obowiązywała ta zasada. Komentuje Sebastian Karczewski, publicysta naszego dziennika. A tylko jedność, odwaga i determinacja może powstrzymać coraz bardziej uwidaczniający się proces bezkarnego obrażania chrześcijan, którego kolejnym elementem jest skandaliczna decyzja prokuratury. Przejechali Polskę, Litwę, Białoruś, Rosję i Ukrainę. W 3 tygodnie 124 osoby na 109 motocyklach pokonało ponad 6 tysięcy kilometrów. Mowa o 10. Międzynarodowym Rajdzie Katyńskim, który w tym roku był wyjątkowo trudny ze względu na nowe na tej trasie miejsce – Smoleńsk. W deszczu, w słońcu, a nawet i w mrozie. Dla nas nie do wyobrażenia. Dla uczestników 10. Międzynarodowego Rajdu Katyńskiego zupełna normalność, zaznacza Jakub Michalski. Dla motocyklistów nie ma złej pogody, są tylko złe ubrania. I choć, jak podkreśla Leszek Rysak, na trasie nie zawsze było kolorowo. Warunki rajdowe są takie, jakie są, w związku z tym
Jest to wymóg wymagający skupienia, koncentracji, tego, że codziennie przez 3 tygodnie jedziemy na motocyklu. To jednak... Daliśmy radę. Bo rajd katyński to niezwykły rajd. To spotkanie z żyjącymi na wschodzie Polakami, ciężko doświadczonymi przez historię, mówi Katarzyna Wróblewska, 3-krotna uczestniczka rajdu. Którzy pozostali za naszą granicą, najnowszą granicą, pozostali Polakami, obronili polskość, obronili język, kulturę, tradycje. To przede wszystkim oddanie hołdu pomordowanym na wschodzie polskim bohaterom. Którzy walczyli o naszą wolność i o naszą ojczyznę. W Katyniu, Miednoje, Kuropatach, Bykowni, Charkowie Piatichatkach, a także w Hucie Pieniackiej. Jeszcze rok temu organizatorzy rajdu mówili, że tegoroczny będzie inny. Wspaniały, jubileuszowy, uroczysty, w końcu 10. I miał taki być. Jednak historia potoczyła się inaczej. Wydarzenia 10 kwietnia sprawiły, że był on szczególny, gdyż na trasie pojawiło się nowe, ważne miejsce – Smoleńsk. Miejsce katastrofy, miejsce, w którym spadł samolot prezydencki 10 kwietnia. Tam byliśmy i również wizyta w tym miejscu, oddanie hołdu, niesienie pamięci. Jak co roku, tak i z tego miejsca, każdy z motocyklistów zabrał garstkę ziemi. Nikt jednak nie przypuszczał, że zobaczy w niej to, co franciszkanin ojciec Marek Kiedrowicz, kapelan 10. motocyklowego rajdu katyńskiego. On mówi do mnie, słuchaj, przynieśli mi tutaj szczękę ludzką. No to mówię, schowaj to, nikomu nic nie mów. I jak wyjedziemy do Polski, to władzom przekażemy to wszystko. A w tej chwili zostaw tą sprawę. No i tak też się stało. No i ta szczęka potem w telewizji, wiele o tym mówiono, były wywiady z księdzem Markiem Kiedrowiczem. Ci, którzy z prezydentem na czele chcieli oddać hołd pomordowanym w Katyniu, dziś sami odbierają honory za świadectwo patriotyzmu, za które zapłacili życiem. Smoleń staje się kolejnym miejscem, oczywiście takim, który będziemy zawsze odwiedzać. To oczywiście, że tak. Obok Katynia, Miednoje, Charkowa czy Kijowa Bykowni, Smoleńsk stał się takim miejscem w tej chwili chyba najważniejszym dla nas. Bronisław Komorowski nie będzie rozmawiał z Dmitrijem Miedwiediewem na temat katastrofy smoleńskiej. Taką deklarację złożył prezydencki doradca Tomasz Nałęcz. Nałęcz przyznał w prasie, że rozmowy obu polityków będą dotyczyły głównie kwestii historycznych. Spośród bardzo wielu spraw spornych w stosunkach pomiędzy Polską a Rosją, jedna jest najważniejsza. To kwestia wyjaśnienia katastrofy smoleńskiej, podkreśla profesor Mieczysław Ryba. Kluczowym i ważnym tematem jest wyjaśnienie katastrofy smoleńskiej, o której się mówi, jakoby miała przechodzić już do historii, a nie tyle być tematem istotnym. Pamiętajmy, nie jest wyjaśniona. Ale wiele wskazuje na to, że ten temat nie zostanie poruszony w czasie zaplanowanej na początek grudnia wizyty w Polsce prezydenta Rosji Dmitrija Miedwiediewa. Na pewno ona nie będzie najważniejszym trzonem tej rozmowy, bo najważniejsza jest jednak ta szersza polityka zagraniczna, a przypominam, że śledztwo się toczy i do momentu zakończenia śledztwa no powinniśmy czekać i obserwować, jak ono się toczy. Przekonuje wiceszefowa klubu parlamentarnego PO Małgorzata Kidawa-Błońska. Taka postawa partii rządzącej i wywodzącego się z niej prezydenta nie dziwi szefa parlamentarnego zespołu badającego przyczyny katastrofy smoleńskiej, posła Antoniego Macierewicza. Widać pan Komorowski, który wielokrotnie już wypowiadał się, jeszcze kandydując na ten urząd, że nie uważa, że to jest sprawa najważniejsza ani dla Rosji, ani dla Polski, a uważa całą sprawę za rzecz, która powinna zostać zamknięta, za rzecz, która nie powinna być przedmiotem ani polskiej, ani międzynarodowej dyskusji, a zwłaszcza nie powinna być przedmiotem rozmów z Rosją. Przedmiotem rozmów mają być za to sprawy historyczne. Kwestia rehabilitacji Polaków zamordowanych w Katyniu oraz rozliczenie czasów PRL. Przed wizytą prezydenta Rosji Bronisław Komorowski spotyka się z członkami polsko-rosyjskiej grupy do spraw trudnych. Tymczasem w sprawie katastrofy smoleńskiej pojawiają się nowe wątki. Sprawa przygotowań do lotu Tu-154M do Smoleńska będzie tematem najbliższego posiedzenia zespołu badającego przyczyny katastrofy smoleńskiej.
Parlamentarny zespół do spraw katastrofy smoleńskiej słuchał dziś Jacka Sasina, byłego wiceszefa kancelarii prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Byłego ministra zdziwił fakt pojawienia się mgły w okolicach miejsca tragedii. Była mgła na lotnisku. Zdziwiło mnie to, kiedy przyjechałem na lotnisko, ponieważ no, nigdzie tej mgły nie widziałem. Ponadto. A byłem tego dnia i w mieście, w centrum Smoleńska, i na cmentarzu, i nie było nigdzie mgły. Co więcej, Sasin stwierdził, że gdy przybył na miejsce katastrofy około godziny 9.30 czasu polskiego, nie była tam prowadzona akcja ratunkowa. W pewnej odległości od wraku stały karetki pogotowia, a wokół nich zgromadzony był personel medyczny. Kiedy przyjechaliśmy tam i zobaczyłem karetki, było ich rzeczywiście dosyć dużo tych karetek pogotowia, one były ustawione w takich rzędach, to przy tych karetkach pogotowia byli właśnie ludzie w białych kitlach, prawda? Czy to lekarze, czy to pielęgniarze, pielęgniarki. Natomiast na miejscu, samym miejscu katastrofy ja żadnych przedstawicieli służb medycznych nie widziałem. Według relacji Jacka Sasina mogło również dojść do poważnych nieprawidłowości w kwestii zabezpieczenia wizyty polskiej delegacji na czele z prezydentem Lechem Kaczyńskim, mówi członek zespołu poseł Jarosław Zieliński z Prawa i Sprawiedliwości. Potwierdził pan minister Sasin to, że funkcjonariusze BOR-u raczej, no chyba że byli gdzieś schowani, ale w sposób widoczny, oni nie byli obecni na lotnisku. Odpowiedzialność za zabezpieczenie wizyty ponosi rząd i podległe służby. Komentuje Stanisław Piotrowicz, senator PiS. Widać więc, że rząd do tej wizyty przykładał dużo mniejsze znaczenie niż w rzeczywistości powinien. Przewodniczący komisji poseł Antoni Macierewicz zwrócił uwagę na pośpiech ówczesnego marszałka Sejmu Bronisława Komorowskiego, by zaraz po katastrofie przyjąć obowiązki prezydenta. Nie odnaleziono ciała pana prezydenta, gdy już wysłał pana Czaple, pana ministra Czaple, by kancelaria prezydenta, by pan minister Duda wystawił dokumenty o przejęciu przez niego władzy. Zespół badający katastrofę smoleńską w najbliższym czasie będzie chciał spotkać się z ministrem Andrzejem Dudą, byłym ministrem w kancelarii prezydenta Lecha Kaczyńskiego. 21 września minęła 71. rocznica powstania polskiego państwa podziemnego, państwa nie mającego odpowiednika w dziejach świata. Podziemna powstaje Armia Krajowa, jest partyzantka, są szare szeregi, a więc jakaś moc odradzająca, która tkwi. Dziękujemy Panu Bogu za tych dzielnych ludzi, którzy nie pozbawieni wahań ludzkich potrafili, tak jak Hiob, nie poddać się, wytrwać, trwać zawsze przy dobru. I to jest sens naszej modlitwy. Polskie państwo podziemne miało swoje władze cywilne i wojskowe, również policję w postaci Państwowego Korpusu Bezpieczeństwa. Działało też sądownictwo. Organizacja ta w pełni ujawniła się podczas Powstania Warszawskiego jako Armia Krajowa. Dwa miesiące przed zakończeniem wojny NKWD aresztowało niemal całe kierownictwo Polskiego Państwa Podziemnego. Działacze zostali postawieni przed moskiewskim sądem. 16 przywódców skazano na karę śmierci. Przypominamy sobie o tym, co stało się fundamentem. Fundamentem wolnej Polski. Przypominamy sobie o Polskim Państwie Podziemnym. Przypominamy sobie o tym, co nasi przodkowie zrobili po to, żeby ocalić naszą niezawisłość, żeby skutecznie walczyć o naszą niepodległość, żeby skutecznie walczyć o wolną Polskę.